Już po raz szósty spotykamy się w gronie praktyków CRM, Customer Intelligence i Data Analytics. Podczas tych dwóch intensywnych dni dyrektorzy i menadżerowie dzielili się case study w obszarze optymalizacji wykorzystania potencjału danych w organizacji. Rozwój technologii i przejście konsumenta do kanałów cyfrowych znacząco zwielokrotniły zarówno możliwości pozyskiwania, jak i ilość samych danych. Dlatego warto być częścią spotkania Customer Intelligence, by dowiedzieć się, jak największe, najbardziej dynamiczne firmy na rynku polskim rozwiązują realne problemy biznesowe właśnie dzięki zaawansowanej analizie danych. Najważniejsza tendencja to jest właśnie to digital transformation, czyli zmiany zachowań czytelników. Z jednej strony są osoby, które bardzo chętnie sięgają po papier i nadal jest on bardzo popularny. Jest wiele wydawnictw, które dostarczają bardzo ciekawe, nawet jeżeli chodzi o dotyk, o wygląd, fotografię, strukturę tego. To jest jednak rzecz, to jest fajne. Ale z drugiej strony wiele tytułów jest dostępnych już w internecie i chcemy to mieć po prostu na komórce, tak? I sobie przeczytać informacje. Nie ma problemu ze składowaniem potem tego w papierze, więc tutaj to się bardzo, bardzo szybko zmienia i wydawnictwo musi mieć po prostu odpowiedź na to. Bankowość detaliczna jest trudnym rynkiem w Polsce. Jest przynajmniej kilkanaście podmiotów bardzo sprawnie funkcjonujących, a niestety rynek przestał rosnąć. Mniej więcej od kilku lat poziom saturacji jest na około 87%. To oznacza, że część banków po prostu będzie więcej klientów tracić niż pozyskiwać, a wszyscy by chcieli rosnąć. Więc w tym sensie jest ten rynek bardzo trudny. Z całą pewnością to, co mnie bardzo cieszy, to jest kwestia rzeczywistego, już nie tylko deklarowanego, ale opierania się o dane. Do tej pory wiele się słyszało o data-driven marketing, o najróżniejszych tego typu przedsięwzięciach, ale w dużej mierze to pozostawało na poziomie tylko i wyłącznie deklaracji. W tej chwili absolutnie wszyscy zmierzają do tego, żeby było to już rzeczywistością. Po prostu nie ma odwrotu. Dane nie kłamią. Ważniejsza tendencja mojej branży, ja myślę, że to jest właśnie tendencja do unifikacji źródeł danych. To coraz to komplikująca się, ale też dająca coraz to większe możliwości technologia servingowa i generalnie technologia markupowa, dzięki której rzeczywiście jesteśmy w stanie realizować w kampaniach marketingowych działania, które jeszcze kilka lat temu byłyby prawdopodobnie albo bardzo trudne, albo wręcz niemożliwe. Chyba taka największa tendencja w tej chwili to jest oczywiście sprzedaż usług przez internet. Natomiast jeżeli chodzi o aplikacje mobilne, to jest przede wszystkim bardzo dogłębna analiza danych dotyczących tego, jak zachowują się klienci. To jest jedna rzecz, a z drugiej strony to jest nastawienie się na coś takiego, że klient bardzo szybko podejmuje decyzje, ale również bardzo szybko może zrezygnować z korzystania z naszej aplikacji czy z naszego produktu. Czyli te długoterminowe umowy, tak jak w starej tradycyjnej ekonomii, versus brak jakichkolwiek umów i totalna elastyczność.